No photos, videos here in this corridor. To, co my tutaj dzisiaj robimy, czyli wejście do elektrowni jądrowej, wymaga jakichś nieprawdopodobnych wtyk i dojść i znajomości. To, co ja dzisiaj obejrzę, to będzie najbardziej niedostępne miejsce na świecie, w jakim w swoim życiu będę. Po prostu najtrudniej tu się będzie dostać. The diesel generator station, nowadays it is step-by-step station, because we do not need this in operation, but this blackout is here at this place, I mean all premises of unit number 3 and 4, this can be in operation practically in some minutes, Here, over there, in this order. Logasek z reaktora jądrowego. Dzień dobry. Nasz pierwszy przystanek w elektrowni to sterownia bloku trzeciego. Jest to sterownia bliźniacza do pechowej czwartej, a więc szansa, by zobaczyć, jak czwarta wyglądała przed katastrofą. Ale to będą borowiny, czy...? Dzień. Spasiba. O. Doktor. Jest zimno. Stanisław też to powtarza, czy jesteście jeszcze takie niebieskie kurteczki, czy nie? 1977 up to 1996. Jak się czujesz, wchodząc do elektrowni jądrowej? W tej części to już byłem, także podekscytowanie 7 na 10, ale to ciągle rośnie, ciągle rośnie. To jest sterownia reaktora trzeciego. I można powiedzieć, że przed awarią, bo awarii uległ reaktor numer 4 w czarnobylskiej elektrowni, to sterownia tego czwartego, którą za chwilę zobaczymy, wyglądała tak samo. Także jesteśmy tu po to, żeby móc mieć takie świeże, wiarygodne porównanie tego, co się stało. Mniej więcej. Reaktor numer 3 został wyłączony jako ostatni w 15 grudnia 2000 roku. Ale gdyby nie naciski społeczności międzynarodowej, działałby pewnie do dzisiejszego dnia. No i myślisz, że to była decyzja słuszna, niesłuszna? Myślę, że niesłuszna i myślę, że wiele osób, które tutaj pracują, uważają, że to była zła decyzja, że reaktor został wyłączony. Mhm. Dzisiaj zarabiałby na utrzymanie czarnobylskiej strefy wykluczenia, a nie trzeba by ładować w nią tyle pieniędzy, ile tutaj wpływa z całego świata. Mhm. Wepnijcie tutaj w kieszeń, żeby klips był na zewnątrz. Tak, raz spisy. Kolejna warstwa zabezpieczeń, kolejny dozymetr. Więc zgodnie ze wskazaniem tego detektora promieniowania, tło promieniotwórcze w środku elektrowni jądrowej między blokiem sterownią trzeciego i czwartego reaktora jest tylko dwa razy większe niż w Polsce na ulicy. Mhm. No, troszkę ponad dwa, ale na pewno nie 2,5. Mhm. Klimat tutaj jest trochę jak w Half-Life'ie. Wchodzimy coraz głębiej przez jakieś kolejne warstwy zabezpieczeń. Dalsze, szósta zona cięcia. W tym momencie jesteśmy po jakichś już 6 chyba warstwach różnych bramek bezpieczeństwa, kontroli paszportowych i tak dalej. Don't go there because it is closed there for you. Only here. Niczego nie dotykajcie, nie kładźcie na tych pulpitach niczego. Yes, yes, only in your hands. Definitely. No więc to jest sterownia reaktora numer 4. Czyli no to już jest takie ground zero, jeśli chodzi o awarię w Czarnobylu. W Polsce na zewnątrz, ale to ciągle nie jest coś, czym powinniśmy się przejmować, bo osoby, które są narażone na podwyższone promieniowanie, czyli na przykład pracują przy reaktorach albo w medycynie, w radioterapii, to mogą takie dawki przyjmować i one są uznane za bezpieczne przy obciążeniu zawodowym. Także Krzysztof jest bezpieczny jeszcze. Awaria zaczęła się, no można powiedzieć, znaczy cała akcja zaczęła się dużo wcześniej, ale guzik, który ostatecznie spowodował awarię, nazywa się AZ-5 i znajdował się tutaj. Sterownia reaktora numer 4, w którym jesteśmy, na tyle niedostępnym miejscem, że kiedy w 2016 roku na 30. rocznicę awarii chciały się tutaj dostać ekipy telewizyjne, to wszystkim tego zabraniano. I naprawdę jest to najtrudniej dostępne miejsce w strefie wykluczenia. Nie można tu niczego dotykać i nie można niczego kłaść na podłodze. Sebastian mówi nam, żebyśmy sprzęt przeczyścili spirytusem po powrocie. Masakra, nie? To jest...
Znaczy, że jesteś w jakimś miejscu, które zmieniło historię w ogóle. Jak tam emocje? No, zadowolony jestem. Teraz jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie znajdują się pompy pompujące wodę do reaktora numer 3. Pan, panie doktorze, jest pierwszy raz w sterowni? Nie. To znaczy w czwórce tak. Znaczy w sterowni, natomiast na płycie reaktora też sporo razy był. Nawet raz jak był czynny. Be very careful in this corridor. Pipes are on the head. Okay. Prawda, tak absurdalnie się czuję, że chodzę po płycie reaktora w czarnym wylu, że po prostu aż brakuje słów. Nie wiem, Krzysztof, ty jesteś dobry w takich narracjach emocjonalnych, ja po prostu mogę powiedzieć, że jest zajebiście. No, nie ukrywam, no było trochę youtuberów polskich w Czarnobylu, ale to jest chyba coś nowego. To jeżeli ktoś chce sobie wyobrazić, jak to wyglądało przed awarią, w sensie sam reaktor, no to jest, można powiedzieć, bliźniacza konstrukcja w tym momencie. Stoimy na bliźniaczej konstrukcji, zanim niczym ona się prawdopodobnie by nie różniła dla kogoś, kto nie jest jakimś super ekspertem albo lokalsem. Tutaj, jeżeli zobaczycie w te cegiełki, to można wkładać i pręty paliwowe, i pręty kontrolne, i pręty, które się nazywają moderatorami, które służą do spowalniania neutronów, żeby można było podtrzymywać reakcję. To jest tak naprawdę serce całego tego budynku w momencie, kiedy on funkcjonował. No. Gdyby to był działający reaktor, to bezpieczne byłoby to być, czy nie? Szczerze mówiąc, to ciężko mi ocenić, jak grube są te bloki ołowiowe, ale podejrzewam, że raczej tak. Promieniowanie w większości byłoby zatrzymywane. Zresztą można znaleźć w działających reaktorach zdjęcia, jak one świecą na niebiesko. To jest tak zwane promieniowanie Cherenkowa. Jeżeli reaktor świeci na niebiesko, to znaczy, że działa. Czyli ludzie wchodzą, robią zdjęcia, a nie słyszymy codziennie w wiadomościach, żeby ktoś umierał. Także one są raczej tak budowane, żeby tutaj można było te pręty ewentualnie konserwować właśnie takimi maszynami. Czyli było przewidziane, żeby ludzie tu wchodzili. Tutaj jest pomieszczenie operatora tej maszyny do przeładowywania prętów paliwowych. On obserwował halę reaktora przez ołowiowe szkło. Można też już zdjąć respirator. Weź. Jak masz odczucia po zobaczeniu tych rzeczy? Bardzo pozytywne. Najbardziej żałuję tego, że ciężko się mówi w tej masce i ciężko się ten cały majdan trzyma w rękach, że więcej nie nagrałem tam na płycie, ale mam nadzieję, że jak zrobię z tego film, to widzowie mi wybaczą, że będzie cześć na przykład z OFU narracji. Really? Yes, because I need to show this architecture. Tutaj w elektrowni taka ściana, na której jest memorial Waleria Odymczuka, który był pierwszą ofiarą awarii. I tak przewijającym się motywem wizualnym poza tobą jest ten kształt, który widzimy i na samej płycie reaktora i jest też obserwowany w sterowni. Chodzi o to, że tam są kontrolki, które w znany tylko operatorom tego sprzętu sposób pokazują, co się dzieje z reaktorem, co się dzieje z konkretnymi prętami. Zakładam, że różne kolory to są oznaczenia różnych prętów kontrolnych, paliwowych, albo moderatorów neutronów. No, tak jak można było w Czarnobylu wyłączyć ręcznie wszystkie systemy takie awaryjne i robić w zasadzie z reaktorem co się chce, to dzisiaj no, takie systemy bezpieczeństwa ostateczne są nie do obejścia, czyli tych rzeczy, które tutaj operatorzy zrobili, żeby ruszyć test, który skończył się awarią, tak naprawdę w współczesnych reaktorach jądrowych zrobić się nie da. Do czego takie coś? Dozymetr. Do sprawdzania toreb, plecaków, czy jakichś pakunków, które muszą. No tośmy się naoglądali. Co? Wyszliśmy z budynku elektrowni, ale to nie koniec naszych przygód z elektrownią dzisiaj, bo udajemy się teraz do miejsca, które nazywa się Blok 5. To jest nigdy nie dokończona część elektrowni atomowej w Czarnobylu. Jej piąty blok, do której budowane były też te chłodnie kominowe, które widzieliśmy wczoraj.
Tutaj jest widok na arkę skrywającą dawniejszy sarkofag. A więc to jest analogiczne pomieszczenie do tego, w którym byliśmy wcześniej, tylko że po prostu nieskończone, ponieważ prace zostały przerwane z powodu awarii. To my byliśmy na płycie reaktora, która byłaby tam daleko. Śmieszne jest to, że po 4 dniach w strefie wykluczenia już nie odwracasz się na każde zniszczone auto czy fajny postapokaliptyczny widok, bo dostajesz takiej postapo znieczulicy. Twój mózg chyba po prostu trochę się przestawia na myślenie kategoriami świata, w której cywilizacja ludzi nie istnieje w postaci, w której normalnie ją znamy. Katastrofa w Czarnobylu zmieniła świat pod względem kulturowym i na stałe zmieniła postrzeganie energii nuklearnej. A jednak warto pamiętać, że w bezpośredniej konsekwencji katastrofy w Czarnobylu zginęło mniej niż 30 osób. Znaleźliśmy jednego z niebezpiecznych, zmutowanych czarnobylskich psów. Tylko się popsuł właśnie. Trzeba mu wymienić baterię. Za mało promieniowania, zdycha. No, pochodzę, że to nie sterylizowane, tak? No i proszę Państwa, na tym się kończy nasze zwiedzanie strefy wykluczenia elektrowni atomowej i zarazem cały pobyt na Ukrainie. No to finał, co? To dzięki, Paweł. Dzięki. Wielkie podziękowania. Paweł to jest główny tutaj myśliciel całego tego wyjazdu, więc dziękujemy bardzo. Cieszę się, że mogłeś to im pokazać. Paweł otworzył nam podczas tego wyjazdu bardzo wiele drzwi. Dzięki swojej umiejętności poruszania się w tej części świata. A w tej części świata załatwianie rzeczy to miks znajomości, picia wódki, kłamstw, przyjaźni, łapówek, świadczenia przysług, upominania się o przysługi i doświadczenia w takiej postapokaliptycznej grze o tron. Podziękujmy również Dawidowi, którego obecność tutaj pozwoliła mnie i wam pewnie lepiej skumać to wszystko. Mam nadzieję, chociaż trochę, tak naprawdę to nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie dwie następne osoby, bo to nie jest tak, że ja chciałem. Mam nadzieję, że też głupot tutaj, że was nie zanudziłem. Nie bójcie się promieniowania, Krzysztof był dzisiaj w elektrowni, przyjął 6 mikrosiwertów, to jest po prostu tyle co nic. No to już, to jest już stukrotność promieniowania tła w Polsce. Cały czas to nie jest zagrożenie życia, oczywiście nikt tutaj Krzysztofa nie naraża. A jakby polizać? Krzysztof, no jakby tak do tynku dolizał, to można sobie naprawdę zaszkodzić wtedy. Po pierwsze są poważne obrażenia języka, bo to jednak chyba olejna farba. A jak chcecie się więcej dowiedzieć o historii Czarnobyla, to seria filmów na kanale Dawida. Uwaga, naukowy bełkot. Jest! Przenieśmy się do Warszawy, jeszcze tylko pociąg, lotnisko, samolot, lotnisko, samochód, winda, hotelik i zgon. Podobało wam się, co? Za 3 dni lecimy do Londynu.